Wielokrotnie, szczególnie w chemii organicznej, możemy spotkać się z cząsteczkami o tym samym wzorze sumarycznym, a innym wzorze strukturalnym bądź różnej budowie przestrzennej. Dwie cząsteczki, które pomimo takiego samego wzoru sumarycznego różnią się budową, nazywamy izomerami. I to właśnie przykładom izomerów poświęcę to nagranie. Zacznijmy od tych dwóch cząsteczek. Oba związki chemiczne mają 4 atomy węgla i 10 atomów wodoru. Tu i tu wzór sumaryczny związku jest taki sam. C4H10. Ale te węglowodory różnią się między sobą strukturą. Mają inne wzory strukturalne. Taki typ izomerów nazywamy izomerami strukturalnymi. Tutaj masz węglowodór liniowy, a ten węglowodór jest przykładem węglowodoru rozgałęzionego. W tym przypadku ponownie mamy dwie cząsteczki o tej samej liczbie atomów węgla i tej samej liczbie atomów wodoru. W obu tych przypadkach wzór sumaryczny związku chemicznego to C4H8. Co więcej, każdy z tych atomów węgla połączony jest z taką samą liczbą innych atomów węgla, czy też atomów wodoru. Pierwszy atom węgla zarówno tu, jak i tu połączony jest związaniem pojedynczym z jednym atomem węgla i 3 atomami wodoru. Podobnie ten atom węgla i ten atom węgla połączony jest z 2 innymi atomami węgla i 1 atomem wodoru. Z jednym atomem węgla doszło do utworzenia wiązania pojedynczego, natomiast z drugim omawiane atomy węgla utworzyły wiązanie podwójne. Przyjrzyj się. To, co różni te dwie cząsteczki, to przestrzenne ułożenie elementów związku chemicznego przy wiązaniu podwójnym. W obu przypadkach przy wiązaniu podwójnym możemy wyodrębnić grupę metylową i atom wodoru, zarówno po lewej, jak i prawej stronie wiązania podwójnego. Z tym, że w tym związku chemicznym po prawej stronie nad płaszczyzną wiązania podwójnego znajduje się atom wodoru, a pod płaszczyzną grupa metylowa. Podobnie po lewej stronie wiązania podwójnego u góry jest atom wodoru, a na dole grupa metylowa. W tym związku natomiast po lewej stronie wiązania podwójnego ułożenie atomów jest takie samo, jak w przed chwilą omawianym związku chemicznym. Natomiast po prawej stronie wiązania podwójnego mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Powyżej płaszczyzny wiązania znajduje się grupa metylowa, natomiast poniżej płaszczyzny wiązania podwójnego przyłączony jest atom wodoru. Taki typ izomerii zaliczany jest do stereoizomerii. Stereoizomeria dotyczy izomerów przestrzennych, w których atomy połączone są w tych samych sekwencjach, jednak różnią się ułożeniem w przestrzeni. Jeśli to ułożenie w przestrzeni jest związane z ułożeniem grup atomów wokół wiązania podwójnego, to mówimy o izomerii geometrycznej. W izomerii geometrycznej możemy wyróżnić formę cis i formę transizomeru. Forma cis to taka, w której dwa identyczne podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. W tym przypadku podstawnikiem tym może być grupa metylowa, więc ten związek to izomer cis. Natomiast forma trans to taka, w której dwa takie same podstawniki znajdują się po przeciwnych stronach względem płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania wielokrotnego. Tutaj, w tym przykładzie, grupa metylowa znajduje się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego. Jest to w takim razie izomer trans. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Mamy tu pochodną węglowodoru. W obu przypadkach w cząsteczkach obecny jest jeden atom węgla, chloru, fluoru, bromu i wodoru. Czym różnią się od siebie te dwie cząsteczki? Otóż gdybyśmy próbowali nałożyć je na siebie, to by nam się to nie udało. Te cząsteczki są swoimi lustrzanymi odbiciami. Takie związki, które są swoimi lustrzanymi odbiciami, nazywa się enantiomerami. Są one tak zwanymi izomerami optycznymi. Gdyż wiele spośród enantiomerów, mimo takiej samej struktury, skręca światło spolaryzowane w przeciwnym kierunku. Co więcej, okazuje się, że enantiomery wykazują często diametralnie różną aktywność biologiczną. Zdarza się, że dwa enantiomery mają tak odmienne właściwości, że może okazać się, iż jeden z enantiomerów istnieje w układach biologicznych, natomiast drugi nie. Jeden enantiomer może nie wpływać na Twoje zdrowie, natomiast drugi może okazać się śmiertelną trucizną.